Czy słyszałeś może kiedyś o reklamie Ferrari? No właśnie, Ferrari się nie reklamuje. Wręcz można powiedzieć, że niektóre firmy nie reklamują się wcale, w ten sposób się reklamując, jako produkt klasy premium. Dla osób, które są premium. Można powiedzieć w sumie, że reklama dla firmy to jest coś jakby podatek. Znaczy podatek dla firm, które w zasadzie niczym szczególnym się nie wyróżniają, o tak. Chodzi mi o to, że wyjątkowych produktów wcale nie trzeba reklamować. Do 1970 roku Hershey Chocolate Company nigdy się nie zareklamowało. Założyciel firmy Milton Hershey uważał, że wysoka jakość to najlepsza reklama na świecie. Dziś idea ta ma zwolenników i wiele firm celowo postanawia inwestować w produkty lub usługi, a nie w reklamę, aby polepszyć ich jakość. Jednak bardzo niewiele firm dysponuje produktem, który naprawdę jest wyjątkowy lub lepszy. Opatentowany przez Google algorytm służący do wyszukiwania haseł pobił wszystkich, a firma osiągnęła dominującą pozycję na rynku bez uciekania się do reklam. A wersja Google do autopromocji zakończyła się nagle w 2010 roku, gdy spot marki pojawił się podczas transmisji, a jakże, Super Bowl. Marki, które mają naprawdę silne wartości, często nie posuwają się do reklamy ze względu na to, że chcą zachować formę wyjątkowości dla konsumenta. Niektóre firmy jak Ferrari celowo się nie reklamują, ponieważ pielęgnują opinię ekskluzywnych marek. Te, które mają związki z biznesem, są w stanie sprawić, że ich klienci sami będą pozyskiwać nowych chętnych. Firma nie traci pieniędzy na reklamę. Tak samo ty możesz nie tracić pieniędzy na reklamę, wchodząc na darmowe nagranie na jaksprzedawaćswojawiedzę.pl o tym, jak możesz się dowiedzieć, jak sprzedawać swoją wiedzę za pomocą content marketingu, zyskać status eksperta w swojej branży i po prostu tą branżę pozamiatać. Także zapraszam ciebie bardzo serdecznie, link w opisie. Tam masz również dwa pozostałe linki do darmowych nagrań odnośnie tego, jak zarabiać na swojej wiedzy za pomocą e-booków oraz za pomocą kursów. No ale to wszystkie linki w opisie, także zapraszam ciebie tam. My widzimy się po drugiej stronie. Cześć!